Zapraszam na prezentację generatorów funkcyjnych serii SDG-800 produkcji Siglent. Generatory serii SDG-800 występują w trzech wariantach. SDG-805 ma pasmo wyjściowe 5 MHz, SDG-810 10 MHz i model SDG-830 pasmo wyjściowe 30 MHz. Warto wspomnieć, że model SDG-830 na rynku polskim dostępny jest tylko w sprzedaży w firmie Gotronic. Co otrzymujemy w zestawie? W kartonie znajduje się oczywiście generator funkcyjny, przewód zasilający, przewód do komunikacji z komputerem, czyli przewód USB, krótka instrukcja obsługi w języku angielskim, taka startowa, płyta CD z oprogramowaniem oraz pełną instrukcją w języku angielskim oraz certyfikat sprawdzenia konkretnego egzemplarzu, że działa poprawnie. Zapraszam na prezentację możliwości generatora. SDG-830 to typowy generator funkcyjny laboratoryjny i możemy jego ułożenie, że tak powiem, to jest do transportu, mamy taką poręczną rączkę. W tej chwili, że tak powiem, generator jest pod kątem ustawiony. Możemy tą pozycję także zmienić na większy kąt lub zupełnie, że tak powiem, przystosować go do pracy w poziomie. Tutaj obudowa posiada gumowe narożniki, które chronią urządzenie przed jakimiś uszkodzeniami. Omówię teraz poszczególne bloki funkcjonalne generatora. Wyposażony jest on w kolorowy wyświetlacz LCD TFT. Tutaj mamy włącznik zasilania. Tutaj jest złącze USB do podłączenia pendrive'a. Tutaj mamy klawisze funkcyjne, do których przypisane są funkcje na wyświetlaczu. Tutaj mamy skróty do generacji podstawowych przebiegów, takich jak sinusoida, prostokąt, trójkąt, impulsy. Tutaj mamy klawiaturę numeryczną. Tutaj skróty do poleceń typu modulacja, przemiatanie, impulsy. Tutaj mamy właściwości do pomocy, skrót. Tutaj jest impulsator, przełącznik obrotowy, który możemy dowolną ilość razy kręcić zarówno w lewo, jak i w prawo. Tutaj tak samo jest funkcja do zatwierdzania. Tu są strzałki do poruszania się po menu oscyloskopu oraz włączniki wejść i wyjść. Generatory serii SDG-800 są to generatory z wyjściem jednokanałowym i tutaj jest dodatkowe wyjście do synchronizacji, ewentualnie podłączenia wyzwalania. Z drugiej strony złącze do podłączenia zasilania oraz złącze komunikacyjne do komunikacji z oprogramowaniem w komputerze. Mam już przygotowany oscyloskop i podłączone wyjście generatora z pierwszym kanałem oscyloskopu. Włączam generator. Pojawił mi się w generatorze ekran, w którym mam podane parametry przebiegu. Jak widać, tutaj w prawej części wyświetlacza mam funkcje i do tego są przypisane te oto przełączniki. Klikając na przykład na ten przełącznik, aktywna stała mi się skrót do amplitudy. Ponownie naciskając ten przycisk, przeskakuje mi na wysoki poziom amplitudy. Generalnie rzecz biorąc, pokażę teraz w tym materiale, w jaki sposób poruszać się po oscyloskopie. Nie będę prezentował wszystkich jego funkcji.
Zakładam to, że osoba zainteresowana kupnem lub posiadająca generator funkcyjny i chcąca wykorzystać jego możliwości, wie, jakimi parametrami charakteryzują się dany przebieg. Dla przykładu sinusoida. Czym się charakteryzuje przebieg sinusoidy, załóżmy? No, podstawowym parametrem jest to częstotliwość. Tutaj, jak widać, mam ustawioną w tej chwili wartość 1 kHz. Parametrem jakby odwrotnym do częstotliwości jest jego długość. Czyli tutaj długość trwania jednego okresu to jest 1 milisekunda. 1 podzielone przez 1 milisekundę daje nam akurat 1 kHz. W tej chwili, że tak powiem, wyjście generatora jest nieaktywne. Tym przyciskiem się go uruchamia. Jak widać, na razie na oscyloskopie nie mamy żadnego przebiegu. Włączam wyjście generatora i już pojawiła mi się sinusoida o częstotliwości 1 kHz. Jeżeli chciałbym zmienić wartość częstotliwości, mogę to zrobić w dwojaki sposób. Korzystając z klawiatury numerycznej lub za pomocą tego pokrętła. Pokażę, jak zmienić częstotliwość za pomocą klawiatury numerycznej. Czyli mam aktywną opcję częstotliwości. Kursor jest podświetlony tutaj w tym miejscu. I zmień mi częstotliwość na 2354. I teraz mogę wybrać, jaka ma być wielokrotność. Ja chcę, żeby było to 2354 Hz, dlatego klikam na ten klawisz i mam ustawioną częstotliwość 2354 kHz. Wróćmy z powrotem do 1 kHz. Szybko wybieram 1 kHz. I teraz pokażę, w jaki sposób zmieniać wartość częstotliwości za pomocą pokrętła i tych strzałek. Tymi strzałkami mogę się poruszać po miejscach tutaj o widocznych lub tutaj o w tym miejscu i chcę zmienić na przykład częstotliwość na 1500 Hz, czyli 1,5 kHz. Jestem na setnych częściach herca i kręcę i zmienia mi się częstotliwość o 100 Hz. Jeżeli chciałbym zmieniać częstotliwość z krokiem 1 kHz, przesuwam kursor w lewo jedną pozycję i teraz częstotliwość się zmienia z krokiem 1 kHz. Czyli zmianę częstotliwości mamy omówioną. Teraz chcę zmienić wartość amplitudy, dlatego przełączam się przyciskiem funkcyjnym i mam aktywną amplitudę. Teraz amplituda wynosi 4 V peak-peak, czyli to jest wartość międzyszczytowa. I zmiana amplitudy występuje w ten sam sposób jak zmiana częstotliwości. Albo z klawiatury numerycznej wpiszę na przykład 2 V i amplituda zmniejszyła mi się do 2 V. Tak samo za pomocą pokrętła mogę zmieniać częstotliwość. Mam w tej chwili ustawiony 6,5 V. Mogę tak samo regulować offset, czyli na przykład a tu jest z małym krokiem się zmienia, ale wpiszmy na przykład, żeby offset był 2 V i jak widać przebieg mi się przesunął. No, zobaczmy jeszcze raz, wróćmy. Offset ma być 0 V, czyli tutaj jest poziom 0 i jest symetrycznie umieszczony przebieg. Dam 2 V offsetu i przesunął mi się o 2 V w górę przebieg. Czyli wróćmy do początkowych ustawień. Można także regulować fazę. Zmiana kształtu przebiegu następuje poprzez wybór odpowiedniej funkcji w tej sekcji przełączników. Czyli zmieńmy teraz przebieg na prostokątny. W przebiegu prostokątnym mamy możliwość dodatkowo
zmiany współczynnika wypełnienia, czyli klikam, jak widać teraz mam wartość 50% i mogę tam współczynnik wypełnienia zmieniać z krokiem 10%. Następnie przebieg trójkątny, tak samo mogę regulować jego symetrię. Wróćmy do 50% standardowych. Teraz tutaj mamy generowane pulsy. Tutaj mogę regulować na przykład czas narostu, amplitudę, czas trwania. Tutaj mamy możliwość generacji szumów. I tutaj mamy przebiegi arbitralne. Można je czytać z pendrive'a, gdzie mamy przygotowane wcześniej, na przykład w komputerze. Tutaj także w pamięci urządzenia mamy zapisane pewne przebiegi. Można je wczytać. Jak widać, tutaj wczytałem przebieg. Są zapisane różnego rodzaju przebiegi. Teraz wróćmy do sinusoidy i zobaczmy jeszcze, jakie mamy funkcje. Generator posiada, że tak powiem, pełną modulację, możliwość modulacji przebiegów, czyli klikam na ten przycisk mod. I jak widać, teraz mam wybraną modulację AM, czyli modulację amplitudy. Mogę zmienić sobie na rodzaj modulacji. Mam teraz DB, DSB AM, ASK, FM, modulacja fazy, z powrotem AM. Tutaj przy tej modulacji możemy regulować częstotliwość, głębokość modulacji. Modulowana może być na przykład sinusoida, prostokąt. To jest w miarę jasne dla osób zajmujących się modulacją. Wróćmy teraz z powrotem do sinusoidy i tutaj mamy sweep, czyli funkcję przemiatania. I możemy przemiatać funkcją np. sinusoidy, prostokąta, trójkąta. Szumami oczywiście nie możemy przemiatać, ale można przemiatać podstawowe te wszystkie funkcje. Mam uruchomione przemiatanie i oczywiście można wszystkie parametry przemiatania ustawiać takie jak częstotliwość początkowa, częstotliwość końcowa, czas przemiatania i czy ma być to przemiatanie liniowe czy logarytmiczne. Mamy czyli tutaj funkcja przemiatania została omówiona. Wyłączmy ją i teraz przechodzę do funkcji burst, czyli generowania impulsów i mogę regulować na przykład czas trwania takiego jednego impulsu, częstotliwość, liczbę cykli na przykład. Kolejne zakładki to jest zapisywanie i odczytywanie przebiegów. Tutaj zakładka Utility to wraca nam do ustawień parametrów danej funkcji. No i funkcja Help, tutaj mamy wbudowaną pomoc w języku angielskim. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na gotronik.com.